Dzień dobry, Weronika Wawrzkowicz, witam Państwa bardzo ciepło, prosto z Empiku, przynajmniej kolejna premiera online, a w centrum zainteresowania dzisiaj bardzo ciekawa książka, która pokaże Państwu, jak świat może wyglądać z kociej perspektywy. Ja Cię kocham, a Ty miał, czyli nowa książka Katarzyny Bereniki Miszczuk. Dzień dobry, Kasiu. Zaglądamy do Ciebie do domu. Premiery empikowe polegają na tym, że tak naprawdę siedzimy każdy w swoim miejscu, tak jak teraz trzeba, podczas zasad izolacji, ale jednocześnie jesteśmy bardzo razem. Mam wrażenie, że tych widzów jest wielu, nawet nie wrażenie, a pewność, bo mnóstwo pytań zaraz się pojawi. Ja mam przed sobą tutaj telefon, żeby nie było żadnych wątpliwości. Będę zerkać tylko i wyłącznie po to, żeby mieć kontakt z Państwem i zaglądać po pytania. Kasiu, narrator Twojej książki, czyli kot Lord, mówi, że przytulenie to jest zawsze dobry pomysł, więc chyba mogę zaryzykować, że będziemy w pewnym sensie przytulać słowem, chociaż tam jest kryminalna historia, no mrożąca momentami krew w żyłach, więc wytłumaczmy konwencję książki Ja Cię kocham, a Ty miał. Ja Cię kocham, a Ty miał to komedia kryminalna. Główny bohater, kot Lord, jest narratorem. Razem ze swoją właścicielką Alą jedzie wziąć udział w konkursie do odizolowanej od świata zewnętrznego rezydencji bogatego marszanda sztuki, który postanawia, że cały swój majątek przekaże w spadku osobie, która wygra konkurs na najlepszego malarza, grafika. I tam kot Lord z takim swoim cynizmem kocim opowiada, jak te zmagania uczestników wyglądają. A w międzyczasie ściele się trup całkiem gęsto. To prawda. Słuchaj, zacznę od dedykacji, bo ta dedykacja bardzo dużo wyjaśnia. Dziękujesz w niej swojej kotce, Miszce, którą nazywasz małym ciałem, ale wielką duchem. Pojawia się też kocur Sushi. No nie wiem, czy on się nie obrazi, mam nadzieję, że teraz nie słucha. Duży kot o małym rozumku. Dziękujesz im za codzienne mruczenie i przytulanie, ale też dopisujesz, że zniszczone meble i biegi o 4 rano mogliby sobie darować. Więc rozumiem, że gdyby nie ta dwójka domowników, no to opowieść o kocie Lordzie chyba raczej nie miałaby racji bytu. Oj, zdecydowanie nie. Chyba nie potrafiłabym się inaczej wczuć tak dobrze w postać kota jako narratora. Za to dzięki tej mojej dwójce, którą już obserwuję od wielu lat, łatwo mi sobie wyobrazić, co taki kot może sobie myśleć. Ponieważ może one dużo nie mówią, nie miauczą, ale naprawdę ich gesty, mimika, bo koty też potrafią mieć mimikę, wiele, wiele mówi. A dezaprobata, z jaką potrafią spojrzeć na człowieka. Nie do podrobienia. Czy dzisiaj zobaczymy jakieś spojrzenie? Bo wiem, że jesteś teraz zamknięta w pokoju tak naprawdę z Miszką, więc jeżeli ona gdzieś przemknie, to obiecaj proszę, że będziemy ją mogli zobaczyć, no bo w pewnym sensie jest pierwowzorem. No właśnie, czy Lord jest taką mieszanką, miksem Sushiego i właśnie Miszy? Tak, obiecuję. Jeżeli gdzieś się tu pojawi w zasięgu moich rąk, to ją złapię i przesunę przed ekran kamery. A jeżeli chodzi o Lorda, to tak. Powstał on z połączenia mojej Miszki i Sushiego. Od kotki, która, jak powiedziałaś, jest mała duchem, waży niecałe 3 kilo, kot Lord dostał inteligencję, trochę neurozy, być może odrobinę zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. A z kolei od mojego Sushiego, który jest duży, puszysty, dostał właśnie tą puszystość, łakomstwo i takie lekkie zadufanie w sobie, bo to naprawdę widać po tym kocie. To jestem teraz bardzo ciekawa. Najpierw pojawił się ten pomysł, czyli opowiadasz historię kryminalną z perspektywy kota, ale czy był taki moment podczas tworzenia, że stwierdziłaś, że ta konwencja jest bardzo wymagająca i chciałaś się tak po kociemu trochę wycofać, czy od początku tak naprawdę wsiąknęłaś we własny pomysł? Bo to nie jest prosto powiedzieć świat z perspektywy kota, będąc człowiekiem. Znaczy, muszę wam powiedzieć, że ja się świetnie bawiłam i nie spodziewałam się, że tak łatwo będzie mi się pisało z tej perspektywy. Oczywiście musiałam się pilnować, żeby się za bardzo nie zagalopować, no bo kot nie może wiedzieć pewnych rzeczy, tak? Na przykład, nie wiem, znaków drogowych nie zna, dla niego to są obrazki. Dlatego w swojej książce, kiedy Lord przechodzi obok skrzynki z elektryką, to tutaj za radą mojego redaktora, skasowałam w jego myślach, że o, symbol elektryczności, tylko o, piorun. Tak? Więc tutaj się musiałam pilnować, żeby ten kot za dużo nie wiedział. Ale jakby podejście do życia, ta ironia, odrobina cynizmu,
jakoś tak bardzo łatwo mi przychodziła i muszę powiedzieć, że to było wręcz orzeźwiające stworzyć bohatera, który ma tak podły charakter. To prawda. Dla tych, którzy teraz być może dołączyli do naszej transmisji online, krótka informacja. Katarzyna Berenika Miszczuk w Centrum Zainteresowania, jej nowa książka Ja Cię Kocham, a Ty Miał. Proszę uważnie śledzić to, co się wyświetla na ekranie, ponieważ dzisiaj też wyświetli się między innymi kod. Kod promocyjny, który pozwoli na kupno książki w specjalnej cenie. Kasiu, to teraz zwizualizujmy sobie Lorda. Najpierw zacznijmy od tego wyglądu zewnętrznego. Trochę już wspomniałaś, ale powiedzmy też o tych cechach charakteru. No bo kogo mogę o to zapytać, jeżeli nie jego literacką matkę. Powiedziałaś już troszeczkę o tym, co wzięłaś charakterologicznie z Miszy i Sushiego, ale powiedzmy, że to jest koci arystokrata i taki przedstawiciel kociej arystokracji, który waży ponad 8 kg, co momentami jego właścicielka w nieładny sposób mu wypomina, mam wrażenie. Powiedzmy jeszcze trochę o jego takich cechach charakterystycznych, żeby czytelnik mógł go sobie jeszcze mocniej niż dotychczas wyobrazić. Kot Lord jest kotem rasowym, w końcu jest arystokratą. Jest to rasa brytyjska, czyli jest taki puszysty, ma dość grubą strukturę kości. To futro jest takie miłe, bardzo pluszowe w dotyku. Naprawdę srebrne, prawda? Tak, srebrne, naprawdę w dotyku przypomina pluszową zabawkę. Jest dość korpulentny, przez to, że jest tylko i wyłącznie puszysty oczywiście, no i lubi jeść. Ma żółte, takie bursztynowo-żółte ślepia, dość nisko osadzone, takie szerokie uszy, chyba całkiem krótkie wąsy z tego, co pamiętam. To teraz powiedzmy trochę o tych cechach charakteru. Wspomniałaś już oczywiście trochę cech charakteru twoich kotów, ale powiedziałabym, że na pewno, nie wiem, czy się zgodzisz, jest cyniczny, wyniosły, lubi przebywanie w luksusie, ale jednocześnie ma w sobie cudowną cechę. Ja bym na przykład chciała, patrząc na siebie w lustrze, to widzieć to, jak on patrzy na swoją właścicielkę, na Ale. On w wielu momentach jest takim po prostu korepetytorem wiary w siebie, bym powiedziała. Ta Ala, jego Ala najbardziej mu się podoba właśnie w momencie, kiedy wstanie, kiedy pachnie jeszcze snem w pewnym sensie. Więc trochę o tych cechach charakteru, które budują bardzo mocną postać. Lord jest przede wszystkim zakochany w swojej właścicielce. Ona jest miłością jego życia. Nikogo więcej do szczęścia nie potrzebuje poza swoją Alą, dlatego tak jest takim zaciekłym, był na początku takim zaciekłym przeciwnikiem jej niedoszłego narzeczonego, ponieważ Lord nie chce się z nikim dzielić swoją ukochaną. Poza tym, tak jak powiedziałaś, jest właśnie taki cyniczny, wyniosły, jest przeświadczony o własnym byciu jakimś wspaniałym, jakby takim księciem wśród kotów, tak? I tego samego chciałby od swojej właścicielki, żeby ona też uwierzyła w siebie, bo według niego ona jest najwspanialsza. I też opisywałam, że właśnie kot Lord, w ogóle koty nie rozumieją, dlaczego my patrzymy się w lustra. I tak samo on nie rozumie, czemu ona tak często się patrzy w tą taflę, skoro jej się ten obraz nie podoba, tak? I trochę zapomniałam pytania, o czym ja miałam mówić. Okay, ale powiedziałaś o tym lustrze. To ja się tutaj, słuchaj, jestem przygotowana na ten fragment. Z niewiadomych powodów Ala, w przeciwieństwie do mnie, nie uważała się za cudowną boginię, która zstąpiła na ziemski padł. Codziennie kilka razy przeglądała się w lustrze i mimo to nigdy nie dostrzegała, jaka jest piękna i silna. Zawsze tylko odwracała się skrzywiona od tafli i narzekała a to na pryszcze, a to na przetłuszczające się włosy albo na zbyt okrągłe policzki. Lustro, a już zwłaszcza to w łazience, nieustannie psuło jej humor. Dziwnie. Ci ludzie. Myślałby kto, że wieszają je wszędzie właśnie po to, żeby się podziwiać. Bardzo lubię również ten fragment. Kasiu, no to powiedzmy trochę więcej o Ali, bo bawisz się od początku konwencją, no bo Ala ma kota, to wszyscy wiemy z kalendarza, Alicja Nawrocka. Zarysujmy teraz trochę tę bohaterkę, bardzo subtelną i delikatną, a jednocześnie bardzo wrażliwą, z takim charakterem, ja myślę, że z Alicją bym się chciała zaprzyjaźnić. Tak, Alicja jest kobietą, może tego tak dokładnie nie wynika to z książki, ale dość słusznej postury, ale małego ducha. trochę tak nie pasuje. Jest delikatna, tak jak powiedziałaś, tak trochę zamknięta w tym swoim świecie sztuki, tak? Ponieważ ona przeżywa życie historią swoich rysunków i obrazów. Zajmuje się zawodowo ilustrowaniem książeczek dla dzieci, co też bardzo dużo o niej mówi, o jej delikatności. No nie ułożyła sobie jak na razie życia, chociaż ma na to dużą nadzieję. No bo pojawił się po drodze Witek Pomyłka, no.
No, Ale myślę, że niestety, każda tak. kobieta ma takie doświadczenie, Tak, zawsze jakiś tam witek, pomyłka po drodze musi się pojawić, zanim będzie szczęśliwy finał. dokładnie. No i jak przystało na taką zwariowaną, dawniej można by powiedzieć starą pannę, ma kota, tak? I siedzi z tym kotem zamknięta. Czyli mamy już tak, mamy Ale, mamy kota Lorda, no i czas, żeby w tej historii pojawił się czarny charakter, czyli Stefan Śmietański. I bardzo lubię to, że Lord jednak darzy go pewnym szacunkiem i mówił, że byłby z niego doskonały kot. Więc skąd to utożsamienie się przynajmniej przez chwilę Lorda ze Stefanem Śmietańskim? Wydaje mi się, że Lord odnalazł podobieństwo paskudnego charakteru razem z naszym marszandem, ponieważ Stefan, pomimo iż zaprosił do siebie młodych malarzy i grafików, to na każdym kroku stara się ich upokorzyć. Zupełnie jakby ten cały konkurs nie był do końca jego pomysłem i nie był mu na rękę. I kot Lord jest momentami naprawdę szczerze zachwycony poziomem złośliwości tego człowieka. Nigdy wcześniej nie miał do czynienia z kimś do niego podobnym, tak? Całe życie widział tylko Alę, która jest jakby ucieleśnieniem dobra. A tutaj spotkał człowieka, z którego naprawdę byłby dobry kot. Mamy z jednej strony Stefańskiego, mamy Ale, mamy Lorda, ale ta intryga by się nie udała, gdyby nie było grupy innych uczestników tego konkursu. I powiem ci, że czytając, myślałam sobie o uczestnikach przeróżnych reality shows, które się pojawiają, ale oni są jakby pod obstrzałem publiczności. Na przykład myślę o widzach w telewizji, ale te zasady, które są pomiędzy uczestnikami tego konkursu, bardzo przypominają różnego rodzaju programy telewizyjne, kiedy ludzie prowadzą jakieś gry, włączają do działania przeciw strategie służące do eliminowania po prostu przeciwników. Czy również ta rzeczywistość telewizyjna w jakiś sposób karmiła twoją opowieść? Myślę o podpatrywaniu pewnych zachowań ludzkich. Oj, tak, zdecydowanie. Podczas, jak jeszcze byłam w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego, no oglądałam się takich niezainteligentnych programów. I tak trochę to rzutowało. Spodobała mi się ta konwencja, tak? Że ci ludzie ze sobą muszą wchodzić w interakcję, no bo są zamknięci w jednym miejscu, ale są swoją konkurencją, tak? Więc niby się zaprzyjaźniają, ale to jest taka przyjaźń na niby. Muszę cię zapytać o to, ponieważ powiedziałaś podczas urlopu macierzyńskiego. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Kasia to jest taka kobieta, która mając 31 lat ma koncie kilkanaście książek, wiele nagród. Pierwszą książkę napisała w wieku 15 lat, którą wydano 3 lata później, prawda? Dzisiaj tych książek jest mnóstwo, więc zastanawiam się, czy od tak można właśnie na urlopie macierzyńskim napisać książkę. Czy Ja cię kocham, a ty miał, to była książka, która w całości właśnie w tym czasie powstawała, bo hasło w ogóle urlop macierzyński kompletnie nie pasuje do rzeczywistości. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest urlop, to myślę, że powinien tego spróbować, więc na tym urlopie macierzyńskim powstała książka? Tak. Ja cię kocham, a ty miał powstała podczas mojego urlopu macierzyńskiego i zgadzam się z tobą, że to nie jest w żadnym razie urlop, raczej ciężkie roboty. A była to cały ten proces pisania, to była dla mnie taka trochę odskocznia, ponieważ pisanie jest moim sposobem na relaks, to moje hobby. I naprawdę byłam święcie przekonana, że podczas tego pierwszego roku życia synka odstawię wszystko na półkę, pracę zawodową, pisanie, że skupię się tylko i wyłącznie na nim. I na początku rzeczywiście tak było, ale później się okazało, że ja naprawdę potrzebuję czegoś takiego mojego, takiej chwili relaksu, zapomnienia od tej codzienności. No i pisanie się świetnie w tym sprawdziło. Dodatkowo spędzając więcej czasu w domu, miałam okazję lepiej przyjrzeć się moim domowym pupilom. I można trochę tak nawet się zaśmiać, że koty mi kazały napisać tą książkę, ponieważ no dużo się na nie napatrzyłam. I na tę dezaprobatę w ich spojrzeniach, kiedy nie potrafiłam uspokoić dziecka, bo płacze. A właśnie, swoją drogą, jak się zachowały koty? No bo tutaj jeszcze kot Lord nie został wystawiony na taką próbę, jak pojawienie się dziecka w rodzinie, bo trzymamy mocno kciuki za Ale, żeby się wszystko ułożyło, ale zastanawiam się, jak to jest, kiedy pojawia się nowy człowiek w rodzinie, no i jakby nie patrzeć, angażuje całą uwagę. Oj, tak, niestety nasze koty spadły na niższe poziomy hierarchii domowej, ale jakoś wielkiej tragedii nie było. Na początku unikały dziecka, w ogóle nie podchodziły, trzymały się tak na minimum 3 metry odległości. Później jako pierwszy przełamał lody kocur sushi, który jest, jak już wcześniej mówiłam, łakomy i to jest główny wyznacznik jego charakteru i zachowań, ponieważ odkrył, że Piotruś czasem ma w ręku coś do jedzenia i czasem to opuści. I warto się Więc bardzo dogadać. cieszy.
Tak, warto się z nim dogadać, zaprzyjaźnić. Wspólnie już jedzą pieczywo. On jako pierwszy też się pozwalał głaskać Piotrusiowi. Jest kotem leniwym, który kiedy ucieka, to porusza się o 50 centymetrów i siada. To jest koniec jego ucieczki. Więc Piotruś spokojnie tak dopełzał, Sushi się odsuwał, Piotruś za nim. Ale to miło, bo on wyrównuje szanse w pewnym sensie tak mocno. To jest bardzo miłe z jego strony, to jest naprawdę uprzejmość. Tak, za lenistwem niestety wyrównuje te szanse. A kotka Miszka dopiero niedawno się zaczęła przekonywać, chociaż nadal nie pozwala się dotknąć synkowi i zbliża się do niego tylko wtedy, kiedy on śpi. Trudna lekcja oswajania. Drodzy Państwo, ja przypominam, że w każdym momencie tej transmisji można zadawać pytania. Już pojawiają się pierwsze. Kasiu, czy są przewidziane następne przygody z kotem Lordem w roli głównej, mówiąc wprost? Gdzieś z tyłu głowy mam dalszy ciąg tej historii. Kto przeczytał książkę, to już wie, jak ona się kończy, więc spokojnie da się tą historię jeszcze pociągnąć. No korci, korci strasznie. Ale teraz zabieram się za coś innego, co też już czeka dłuższą chwilę, więc Lord będzie musiał chwilę odpocząć. Kasia, bardzo ciekawe pytanie, które też mnie nurtuje od pani Ani. Od razu pani Ania mówi, że to jest spoiler do Kwiatu paproci. Właśnie, dlaczego Witek pomyłka? W Kwiecie paproci też Witek był pomyłką. A jakoś tak mi to imię pasuje. Czy to jest jakaś zemsta literacka, słuchaj? Nie, może. Nie wiem, nie wiem, nie powiem, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Wracamy tak, w takim razie tak. Do książki Ja cię kocham, a ty miał. Tak sobie pomyślałam, że ty pisząc wchodzisz za każdym razem do innych światów. Zresztą powtarzałaś to w wielu wywiadach, że sprawdzasz różne gatunki, żeby zobaczyć, w którym się najlepiej czujesz. Ale była i mitologia słowiańska, i był świat lekarski, a teraz siłą rzeczy musiałaś wejść trochę głębiej do świata sztuki. I zastanawiam się, na ile to było coś, co było od początku w kręgu twoich zainteresowań, a na ile to była dziedzina, którą musiałaś zgłębiać od początku. To była dziedzina, którą musiałam zgłębiać od początku. Ja nie jestem niestety zbyt dobrze obdarzona tutaj zdolnościami malarskimi i potrafię narysować krzywe kotki i to jest mniej więcej szczyt moich osiągnięć. To w swojej rodzinie mam dużo osób uzdolnionych artystycznie, na przykład moją kuzynkę Zuzię. Pozdrawiam Zuzię, jeżeli słucha. Niemniej ja się musiałam w to wgryźć, tak? Nic wcześniej nie wiedziałam na ten temat i sama się zaskoczyłam, jak jest wiele technik malarskich, na czym niektóre polegają, ponieważ wcześniej kompletnie o nich nie słyszałam. Zdecydowanie nie powiedziałam wszystkiego, co można było na ten temat powiedzieć. Mam nadzieję, że nie popełniłam żadnej gafy. Starałam się to opisać jak najprostszymi słowami. No ja się wciągnęłam. Myślę, że będę się więcej dokształcać z tego zakresu. Wspominasz między innymi słynne słowa Leonardo da Vinci, że nawet najmarniejszy kot jest arcydziełem i trudno się z tym nie zgodzić. Myślę, że wszyscy kociarze po drugiej stronie będą potwierdzać. Pani Paulina pisze, że sama też jest kociarą i dokładnie wie, co to znaczy pobudka o 4 nad ranem. To nawiązanie do twojej dedykacji. Powiedz w takim razie, czy kiedy już zostajesz obudzona o 4 nad ranem, teraz też z różnych względów, nie tylko kocich, to jest ten moment, kiedy siadasz właśnie, gdzie są te twoje takie szczeliny do pisania w tej codzienności, na tym urlopie macierzyńskim, czy jak powiedziałaś, na tych robotach macierzyńskich? Znaczy nie, kiedy jestem obudzona o 4 rano, to się staram jak najszybciej usnąć z powrotem. Chociaż synek ostatnio udowodnił, że 5 rano jest świetna, żeby zacząć dzień. Nie jest. No ale mamy odmienne zdanie na ten temat. A te szczeliny do pisania są wtedy, kiedy on śpi. W dzień niestety jest to już tylko przeważnie raz przez godzinę, no i wieczorem. Mam to szczęście, że chodzi spać około 19, więc potem jest tych kilka godzin dla siebie. I więc jak nie jestem zmęczona, to wtedy siadam. No i wcześniej, zanim zaczęło się to, co się teraz dzieje na świecie, to mój mąż wychodził na długie spacery z wózkiem, więc ja wtedy miałam 3 godziny, mogłam spokojnie poświęcić na pisanie, albo ja uciekałam do kawiarni pod blokiem, żeby popisać. Więc to też był taki taka chwila dla mnie, tak, w ciągu dnia. No teraz tego nie ma, ponieważ jest kwarantanna, a więc zostają mi tylko wieczory. A to jest tak, że zawsze sobie ustalasz jakąś minimalną ilość znaków, tak jak na Akademii, zresztą nawiązując do świata sztuki, który jest bardzo obecny w twojej książce. Część osób na Akademii Sztuk Pięknych zawsze mówi, że nie ma dnia bez kreski, to znaczy, że nie ma dnia bez malowania, niezależnie w jakiej technice ktoś pracuje. Więc czy u ciebie też jest coś w rodzaju takiej regularności, która polega na tym, że niezależnie od wszystkiego, każdego dnia wyciągnę choćby jakiś milimetr tego czasu dla siebie na pisanie?
Tak było wcześniej, teraz jest niestety trudniej, odkąd jestem na robotach macierzyńskich. Ale wcześniej tak, starałam się każdego dnia coś napisać, żeby ćwiczyć, tak, żeby ćwiczyć swój warsztat. No teraz piszę tylko wtedy, kiedy mam czas. Jeżeli zbliża się termin oddania tekstu, to zasiadam do Excela, tworzę sobie taką koszmarną tabelkę, w której sobie ustalam, ile mniej więcej chciałabym mieć stron powieści, więc ile dziennie muszę napisać. Rozpisuję to sobie i dzień w dzień skutecznie zaznaczam, dzisiaj zrobiłam tyle, dzisiaj muszę nadrobić to, że wczoraj nie zrobiłam, ale to taka moja własna obsesja, ale tylko jak się zbliża termin. To ty jesteś taką trochę literacką księgową, słuchaj, te tabelki naprawdę i Excele na moją wyobraźnię bardzo podziałały. Zresztą w jednym z wywiadów chyba dla BookBooka powiedziałaś coś takiego, że ty bardzo planujesz, użyłaś nawet, o teraz mi uciekło to sformułowanie z głowy, ale że patologicznie, powiedziałaś patologicznie wszystko planujesz, ty nawet wiesz, co będzie za 30 lat, co będziesz chciała robić w życiu. Faktycznie tak jest? Tak. Niestety tak. Ale tych planów mam też bardzo dużo, tak? Mam różne opcje, co może pójść nie tak w międzyczasie, więc jak ta przyszłość może wyglądać. Trochę mi teraz, no właśnie tu znowu wrócę do tej kwarantanny, wszystkie plany się posypały w międzyczasie, więc muszę na nowo przemyśleć swoją przyszłość. Ale tak, ja patologicznie planuję i każdą sprawę zawsze na czynniki pierwsze muszę rozłożyć, więc zanim na przykład do kogoś zadzwonię w ważnej sprawie, to już mam możliwie kilka scenariuszy, jak to pójdzie. Przeważnie idzie jeszcze inaczej. Ale tak. Ja za dużo planuję. Winna. Padają kolejne pytania. Jedno z nich dotyczy tego, jakie książki cię inspirują, czy też na przykład do pisania też cię inspirują filmy. Tutaj dodam na przykład, nie wiem, jakieś seriale kryminalne, więc opowiadaj. Znaczy tak, jeżeli piszę jakąś powieść, to staram się nie czytać ani nie oglądać niczego, co jest w jakikolwiek sposób powiązane tematycznie, żeby się nie inspirować. Bo chcę sama wpadać na swoje pomysły. A z kolei inspirację czerpię głównie z muzyki. I czasami, żeby stworzyć jakąś powieść, wystarczy mi usłyszeć jakiś kawałek, na przykład w radiu, tak? I zaczynam sobie dobudowywać historię do tej piosenki, do tego utworu. Albo zobaczę kogoś na ulicy spacerującego i zaczynam myśleć sobie o tym, kim ten człowiek może być, gdzie idzie, co robi. Więc raczej to natchnienie płynie z muzyki i z tego, co widzę na co dzień. Nie z telewizji, nie z książek. Masz pozdrowienia od kolejnych widzów. Pani Ela pisze m.in. o tym, że miała kiedyś kotkę Klarę, czarną, dumną kobitkę z charakterkiem. W związku z tym koty w moim sercu mają szczególne miejsce. Bardzo jestem ciekawa tej książki, chętnie poznam Lorda. No to zanurzamy się w takim razie teraz z Lordem i chodzimy teraz delikatnymi łapkami, bezszelestnie jak to Lord, po korytarzach rezydencji Stefana Śmietańskiego. Czy pisząc, tworząc tę konstrukcję, no w pewnym sensie architektoniczną, miałaś w głowie jakąś konkretną lokalizację? Jakiś taki tajemniczy dworek, no bo tam mamy i tajemnicze korytarze, i bunkry, i jakieś dziwne przejścia. O, chyba Miszka, słuchajcie, wyskoczy. Tak, jest! Tak, jest. Proszę no to Państwa, poznajmy Miszka. Miszkę. Powiedzmy w takim razie, ile Miszka ma lat, słuchaj. I kiedy zostałaś kociarą? Jak ona jest prawie piękna. 10 lat temu. Prawie 10 lat temu, proszę Państwa, Miszka. Czy to był dom, w którym zawsze były tylko koty? Zapytam w imieniu psiarzy teraz. Nie, u mnie nigdy nie było żadnych zwierząt, ponieważ u mnie w rodzinie prawie każdy jest alergikiem. Za to u mojego męża były koty, był kot przez wiele lat. No i nasze przygarnęliśmy głównie ze względu na niego, na to, że on bardzo chciał mieć w domu takiego zwierzaka. Na szczęście okazało się, że kiedy już przygarnęliśmy, że moja alergia gdzieś się wycofała. No i teraz mieszkają z nami. Przypomniałaś mi fragment w twojej książce Ja cię kocham, a ty miał, kiedy kot Lord jest fanem odczulania i celowo, złośliwie obciera się po prostu o nogawkę mężczyzn, których nie lubi, których chce za wszelką cenę odciągnąć od Ali. No to wrócę jeszcze do tej rezydencji Śmietańskiego, bo tutaj Misza nam wpadła. Czy miałaś w głowie jakiś konkretny budynek, miejsce, w którym tworzyłaś tę literacką rzeczywistość? Tak. Znalazłam dworek, który mi się spodobał w internecie. Z okolic z Dolnego Śląska. Trochę go dobudowałam. No, części tego dworku trochę dobudowałam do tego rzeczywistego. Ale tak luźnie opisywałam, tak? To, co widziałam ze zdjęcia. Po prostu sobie dopisałam jeszcze dwa skrzydła, stodołę, garaż, trochę piwnicy.
A powiedz o tych uczestnikach jeszcze konkursu wspomnianego. Przypomnę dla tych, którzy teraz się włączyli, że intryga polega, znaczy akcja się zawiązuje w tym momencie, kiedy do willi znanego milionera, bardzo ekscentrycznego człowieka przyjeżdża grupa młodych ludzi, artystów, którzy walczą w konkursie, w którym nagrodą jest spadek po wspomnianym mężczyźnie, ponieważ nie ma rodziny, a nie chce swojego majątku przekazać państwu. Powiedzmy też jeszcze trochę o samym Śmietańskim, że jego temat w tej małej społeczności, bo cytując tutaj, ta rezydencja się mieści na Zadupiu, cytuję tutaj dosłownie, więc w tej małej miejscowości, tak, nawet lord używa takiego, nie innego języka, w tej małej społeczności krąży bardzo dużo plotek wokół tej postaci. Tutaj też sięgasz do bardzo konkretnych wydarzeń historycznych związanych z tym, co działo się z dziełami sztuki wywożonymi z Polski po II wojnie światowej. Powiedzmy może trochę o tym jeszcze, wprowadzając w tę historię. Tak, tak. Pan Stefan jest postacią zagadkową, ponieważ przez większość swojego życia mieszkał za granicą i zajmował się handlem dziełami sztuki. Nigdy nie został przyłapany na gorącym uczynku, niemniej chodzą plotki, iż te dzieła sztuki wcześniej kradł bezczelnie i że część tych obrazów czy rzeźb może być zaginionymi do dzisiaj dziełami, które nam gdzieś się zawieruszyły podczas II wojny światowej i nigdy nie zostały odnalezione. O tym też wcześniej nie wiedziałam, jak wiele jest to obrazów i dzieł. Ja już jestem zaskoczona. Tak, ty wspominasz między innymi pracę Kossaka, Malczewskiego, Rafaela. A zastanawiam się, czy po tej przygodzie literackiej z wejściem do świata sztuki miałaś taki moment, żeby też spróbować z którejś z technik malarskich, którymi przedstawicielami są bohaterowie, którzy biorą udział w tym konkursie, bo tam mamy i gwasze, i rzeźbę, i mamy witraże, w pewnym momencie mamy też pastele, mamy farby olejne, więc zastanawiam się, czy miałaś taką pokusę, żeby to, o czym piszesz, też sprawdzić, na przykład tą ulotność pasteli, czy ten moment, kiedy trzeba po prostu poczekać, kiedy oleje wyschną. Nie, nie próbowałam. Chociaż w domu mamy i akwarele, i pastele suche, olejne. Na razie leżą i czekają na lepsze czasy. Aż Piotruś będzie większy. A no tak, bo to jest zawsze dobry pretekst, kiedy można wrócić do rozrywek z dzieciństwa dzięki swoim dzieciom. Ja sobie zapisałam swoje nowe słowa nawet do słownika laika. Nie znałam wcześniej sangwiny chociażby, więc faktycznie bardzo powiedzmy od razu, czym jest sangwina. O, wykorzystajmy też ten moment. Chodziło o taką farbę, ciemny, czerwony, taki trochę krwisty kolor, tak? To jest kredka, kredka. Kredka. To jest kredka właśnie w kolorze ciemnoczerwonym, brunatnym, której używał m.in. Leonardo da Vinci do wszystkich swoich szkic. Jej nazwa sangwina jest od łacińskiego sanguis, żebym źle nie powiedziała, czyli od krwi. No i ta krew też się przewija w tej historii. Jest też sykatywa, czyli to coś, co pozwala, z tego co pamiętam, lepiej schnąć obrazom olejnym. Więc bardzo ci dziękuję też za taką wiedzę bardzo konkretną z tej branży. Bardzo też mi się podoba wątek, kiedy robisz sobie oczywiście kot lord, bo to wszystko na kota można zrzucić, takie żarty z tego, co czasami artyści potrafią zrobić, czyli jest wystawa sztuki, wernisaż. Patrzymy na dzieło, które jest na przykład workiem ziemniaków rozsypanych na podłodze, natomiast autor jest w stanie dobudować do tego całą ideologię, że to jest performance, że to jest metafora przemijania lub czegokolwiek. Jak dobrze się bawiłaś, odnosząc się do tego świata sztuki, który momentami jest niezrozumiały i mam wrażenie, że często ta forma czasami przerasta przekaz. Znaczy, ja się z tego bardzo, bardzo się dobrze bawiłam to opisując, ponieważ mam bardzo podobne odczucia, jeżeli chodzi o książki. Znaczy, to są tak moje prywatne odczucia jeszcze z czasów szkolnych, kiedy omawialiśmy jakąś lekturę, wyciągając z niej po prostu wszystkie możliwe, co też autor miał na myśli, ale naprawdę jestem przekonana, że ten autor w większości nie miał tych rzeczy na myśli, ponieważ sama o swoich książkach się wiele naczytałam i nasłuchałam, jak to wpadłam na jakiś genialny pomysł, jak to coś jest czegoś metaforą, a ja kompletnie nie miałam tego na myśli pisząc, albo wyszło mi to zupełnie niechcące, albo ktoś dobudował ja w ogóle jakąś inną historię do tego, co ja napisałam, więc naprawdę świetnie się bawiłam pisząc to w kontekście malarstwa, bo jestem przekonana, że też tak samo spora część dzieł powstała zupełnie z innego pomysłu, z innym przesłaniem, ale to, co ktoś powiedział, okazało się lepsze, więc wykorzystajmy to. To teraz już nie zatrzymam swojej ciekawości, bo powiedziałaś, że czasami się dowiadywałaś przeróżnych dziwnych rzeczy na temat swoich książek, czyli o swoich zamiarach, których nie miałaś, ale które ktoś odczytał. Więc najdziwniejsza recenzja, czy taka zwrotna od czytelników, którą otrzymałaś, nie wiem, na spotkaniu autorskim, w jakimś liście po przeczytaniu książki, która zaskoczyła samą autorkę.
To dawno, dawno temu do mojej pierwszej powieści Do Wilka, właśnie tej książki, którą napisałam mając lat 15, tam występował taki instytut. Taka placówka badawcza, naukowa, która robiła różne badania, często dość niezgodne z prawem, na okolicznej ludności. I doczytałam się w pewnej recenzji, iż jest to jakby porównanie do tego, w jaki sposób rząd wpływa na życie społeczeństwa, tego tutaj, co nas otacza, i że to jest właśnie metafora współczesnego świata. I powiem szczerze, że jako 15-latka pisząc tego na myśli, dla mnie po prostu to była zła pytania na mieszkańcach danej miejscowości. Nie miałam tutaj, nie miało to żadnego związku z tym, jak zachowuje się nasz rząd. Kasia, Więc to. kolejne pytania od widzów. Zdaję sobie sprawę, że są z nami twoi fani, którzy są z tobą już od lat, bo wnioskuję to po pytaniach, które przychodzą. Pani Renia pisze m.in., czy będzie kontynuacja serii anielsko-diabelskiej. Przypomnijmy, ja diablica, ja nielica i ja potępiona. Fajnie byłoby poczytać ciąg dalszy. Dziękuję za dotychczasowe książki, więc jak będzie kontynuacja, czy nie będzie? A to się muszę pochwalić, bo będzie, będzie, będzie. Już O! zaczęłam ją pisać pod tytułem Ja ocalona. A o ile premiery się nie poprzesuwają przez wirusa, to powinna się ukazać w październiku. No i mamy już pierwszą dobrą wiadomość, co tylko powoduje, że ośmiela, mam nadzieję, Państwo do zadawania kolejnych pytań. Nie wszystkie muszą być związane z nową książką, bo ta nowa książka dopiero tak naprawdę trafia w ręce czytelnika. Powiedz, Kasiu, to też mnie zawsze zastanawia, czy kiedy ma się już kolejną książkę na swoim koncie, czy te emocje są tak samo duże jak przy pierwszej książce, czy też cały czas masz w sobie taki strach, jakbyś wypuszczała trochę już gotowe dziecko w świat i po prostu jak ta matka literacka się martwisz, jak to dziecko sobie w tym świecie poradzi? Tak, stres jest za każdym razem taki sam. W żadnym razie nie pojawia się rutyna, ponieważ każda książka jest inna, nad każdą ciężko pracuję, nad każdą się bardzo no, staram się pisząc, tak? I często oddaję cząstkę siebie. W związku z tym ten stres jest olbrzymi, czasami nawet paraliżujący. Co też ludzie powiedzą, czy ona się spodoba? Okropne. To powiedz o tych największych kibicach, o tych kibicach domowych. Zresztą bardzo bym chciała trochę zamienić zdanie, pytając o twoją mamę, no bo w książce Lord mówi o babci Basi. A potem w podziękowaniach przeczytałam, że twoja mama to też jest Basia i tak sobie myślę, że te doświadczenia kota Lorda z fantastycznych wakacji u babci Basi chyba mają coś wspólnego z rzeczywistością, ale to jest tylko intuicja, więc teraz albo zaprzecz, albo potwierdź. Potwierdzam, potwierdzam. Babcia Basia jest opisana na podstawie mojej mamy, Barbary. I nasze koty także do niej jeżdżą na wakacje, kiedy my wyjeżdżamy. I mam wrażenie, że bawią się tam lepiej od nas, ponieważ zdecydowanie owinęły sobie moją mamę dookoła mojego pazurka. Przepraszam, mamo, ale to prawda. I zdecydowanie wracają z tych wakacji zadowolone. Mam wręcz wrażenie, że nie mają ochoty wracać do naszego mieszkania, bo zawsze, nieważne czy to jest wyjazd na weekend, czy wyjechaliśmy na tydzień, dwa, to po powrocie, kiedy chcemy je zapakować z powrotem do transporterów i zawieźć do naszego mieszkania, jednego trzeba wyciągać zza rur, drugi się chowa gdzieś pod meble, w ogóle nie chcą do nas wracać. Transporter się pojawił, słowo, które też dla Lorda jest w ogóle takim wyznacznikiem chyba najgorszej tortury, jaka się może zdarzyć. I to faktycznie chyba wszyscy właściciele kotów też poświadczą, że kiedy kot jest spakowany do transportera i musi jechać do weterynarza, to nagle zdarzają się też cudowne ozdrowienia, co też Lord opisuje. No ale skupmy się na chwilę na bardzo ciekawej postaci pewnego weterynarza, Roberta, który też no, ma bardzo znaczącą rolę w tej opowieści. Oczywiście teraz się gryzę w język, bo nie mogę powiedzieć, co Robert tam zrobi. Natomiast sam Robert, jak się pojawił w tej historii w twojej głowie? On się pojawił na samym początku, ponieważ założyłam, że kot Lord jako arystokrata wyrwany ze swojego naturalnego środowiska domowego na pewno będzie miał jakąś przykrą przygodę, kiedy się tylko znajdzie poza domem. Więc Robert powstał już na samym początku. Poza tym miałam ochotę gdzieś umieścić brodę tego faceta. No Czy to jest i słabość do brodaczy? no takich z zarostem. Czy Tak, mąż w tak. takim razie jest tym mężczyzną brodaczem? No teraz niestety musiało zgolić, żeby nosić te maseczki ochronne. No, skandal. No ten wirus naprawdę nie jest mi na rękę.
No to prawda, nikomu nie jest na rękę, no ale musimy to przetrwać, słuchaj. Dobrze, że jesteśmy w tym wszystkim razem i mimo, że w oddaleniu, to jednak tutaj w dużej bliskości dzięki internetowi. To jeszcze cię muszę, słuchaj, zapytać o jeden patent, bo kiedy czytałam o wizycie Lorda u weterynarza, to zastanawiałam się, czy ten patent unieruchamiania kota tam był klamerką od bielizny, on faktycznie działa, czy to jest jakiś wymysł literacki, bo może to jest jakieś rozwiązanie dla wielu tych, którzy nie są w stanie ujarzmić swojego kocura podczas niezbędnych wizyt. To działa, niestety nie na wszystkie egzemplarze. Moje dwa są całkowicie odporne, niestety. Chociaż Misza jeszcze może czasami, tak? Ale to jeżeli trzymać ją ręką za kark, wtedy będzie spokojna. Klamerka na nią totalnie nie działa. Na Sushiego w ogóle nie działa, ani ręka, ani klamerka. Ale jest to patent prawdziwy, o którym się dowiedziałam od mojej najlepszej przyjaciółki, która jest weterynarzem. No to muszę zapytać o imię przyjaciółki teraz od razu. Daria, pozdrawiam serdecznie Darię. Mam nadzieję, że nie jest w pracy, tylko słucha. Najwyżej będzie mogła sobie jeszcze raz wrócić do tej rozmowy, ale zastanawiam się, czy Daria była kimś w rodzaju takiej osoby, która prowadziła, tak jak jest koleudacja przed filmem, tak tutaj sprawdzała poprawność pewnych merytorycznych zdarzeń dotyczących weterynarza i tego, czym się weterynarze zajmują. Czy była jakaś taka, była takim konsultantem literackim? Do tej konkretnej książki nie, ale pytałam się jej przy poprzednich powieściach, tak. I to nie tylko mi doradzała, słuchajcie, na temat weterynarii, ale także na potrzeby motoryzacyjne, ponieważ bardzo się zna na motorach. To bardzo wszechstronna pani weterynarz. Myślę, tak, że wielu teraz pacjentów płci męskiej będzie do niej zaglądać, żeby jednocześnie tutaj pokazać swoją wrażliwość ze zwierzakiem, a potem też z panią doktor porozmawiać o motoryzacji. To jeszcze jedna rzecz, taki patent, o którym się dowiedziałam i zapragnęłam takiej obroży dla swojego psa akurat. Obroże z GPS-em. Tam są aplikacje, to faktycznie tak działa? Przyznam ci, że ja dopiero debiutuję w tym świecie zwierząt i cały czas takie odkrycia są dla mnie czymś nowym. Tak, z tego co się dowiadywałam, to działa, tylko oczywiście trzeba często wymieniać baterie w tej obroży, bo GPS bardzo je zżera. No jak dla mnie to coś niesamowitego. Tylko mam wrażenie, że z kotami sprawdziłoby się to znacznie gorzej niż z psami, bo kot niestety może się gdzieś uwiesić na jakiejś gałęzi czy na ogrodzeniu za tą obrożę. Ale dla psa genialny pomysł, jeżeli ten pies ma skłonność do ucieczek. Powiedzmy też trochę o samej konstrukcji książki Ja cię kocham, a ty miał, która jest podzielona na rozdziały, ale każdy rozdział ma swój bardzo specyficzny, bardzo konkretny tytuł i to też była zabawa w zasadzie od samego początku, chyba od tytułu. Powiedz, na czym polega ta zabawa słowem? Każdy rozdział, tak samo jak tytuł powieści, jest to albo jakiś tytuł znanego filmu, książki czy powiedzenie, przysłowie, w którym zamieniłam jakieś słowo na kot, na miał, na futro, na coś związanego z kotem. Słuchaj, wyzwanie teraz dla ciebie od pani Natalii. Jakimi 5 przymiotnikami opisałabyś dzisiejszą premierę? Czyli tą premierę w warunkach izolacji. Rozumiem, że to jest faktycznie nowe doświadczenie i dla nas jako prowadzących, i dla autorów, którzy dzisiaj goszczą swoich czytelników tak naprawdę w domu. Taka domówka literacka. 5 przymiotników, tak? Tak. Ojejku. Wyobraź sobie, że jesteś kotem lordem. Możesz teraz w jego charakter wejść. I co by kot lord powiedział o takiej premierze, w której nie ma ludzi, którzy będą podpisywać książki, ale jednocześnie jest mnóstwo ludzi, którzy są po drugiej stronie komputera i telefonu i mogą śledzić tę transmisję z Empiku. Niecodzienna. Złożona. Trudna. W pewien sposób satysfakcjonująca. Już się zgubiłam, liczyłam, to chyba było 4, prawda? 4. A ostatnie. Trochę przerażająca. Przerażająca ta nasza rzeczywistość, która ogarnia teraz wszystko, ale cały czas będziemy patrzeć w tą stronę tego światła. I tak samo ty, Kasiu, mam wrażenie, że w swoich książkach, zresztą to powtarzasz w wielu wywiadach, że życie jest wystarczająco smutne i wymagające i zawsze w twoich książkach, nawet jeżeli jest to kryminał, czy taka literatura, w którym jest dużo mroku, no to dajesz poczucie humoru. Czy ten humor jest dla ciebie takiego swojego rodzaju odskocznią dla ciebie, ale jednocześnie w zamyśle rozumiem, że też ma być taką odskocznią dla czytelnika od jego codzienności? Tak. No tutaj się powtórzę, rzeczywiście to nasze życie na co dzień często nie bywa radosne, a ja osobiście nie cierpię oglądać dramatów, nie lubię pisać książek, nie czytać książek też takich właśnie smutnych i dawno temu powiedziałam sobie, że też nigdy nie stworzę czegoś smutnego, wyciskającego łzy. Po prostu ja nie lubię, tak? Tego typu.
Za to lubię znajdować pozytywne elementy wszystkiego, humorystyczne. Być może przez to, że sama jestem lekką ciamajdą i naprawdę mi też się dużo, dużo dziwnych rzeczy przydarza. Na czym polega ta ciamajdowatość? Jakoś nie mogę w to uwierzyć. Dla mnie się jawisz jako super zorganizowana kobieta, która wcześniej pracując jako lekarka rodzinna pisze książki. Teraz fantastycznie ogarnia rzeczywistość domową i nadal pisze książki, więc gdzie ta ciamajdowatość? Ty jesteś za surowa chyba dla siebie, Kasia. Z tym ogarnianiem domu to bym nie przesadzała. Bo zawsze najpierw coś powiem, potem pomyślę. Dlatego tak mnie stresuje i dlatego jest taka przerażająca dla mnie ta premiera online, bo z internetu nic nie zniknie. A na spotkaniu autorskim w księgarni to mogę powiedzieć, że wszyscy się pośmieją, ale szybko zapomną. Dlatego mnie to przeraża. Wróć, tego słowa nie było, ja to wymazuję w takim razie. No i mam jakąś taką zastanawiającą skłonność do samouszkodzeń. Czy to potykania się, zawadzania małymi palcami o meble. Coś jest nie tak. Czyli coś z siebie dałaś też kotowi Lordowi, no bo on tam przecież jedną pracę niechcący wylewa wodę. Tutaj mam akurat też kubeczek z wodą i on niechcący tym swoim kuferkiem puszystym zrzuca na pracę Alicji, co powoduje też bardzo konkretne konsekwencje. Więc słuchaj, musiałaś obdzielić bohatera też swoimi cechami. Mam kolejne fragmenty, które pomyślałam, że będą nam przytykać to dzisiejsze spotkanie, żeby Państwo zobaczyli na przykład, jaki jest Lord. Takie kocie zawłaszczenie przestrzeni fantastycznie oddaje takie zdanie. Włoski z mojego wiecznie liniejącego według Ali futra zostały na ciemnozielonym materiale. Teraz te zasłony są moje. Na pewno to Państwo znają, czyli obowiązkowe rolki dla wszystkich kociarzy i psiarzy, gdzie sierść zostaje po prostu na nas. Słuchaj, kolejne pytanie od pani Basi. Pytanie o to, czy miewałaś chwilę zwątpienia przy początkach swojej przygody z pisaniem, a jeżeli tak, to co cię motywowało do dalszej pracy i do wytrwałości, żeby to, co się zaczęło, po prostu skończyć? Oczywiście, że miałam. Po tym, jak napisałam Wilka i Wilczycę, zrobiłam sobie, chyba były 3 lata przerwy, kiedy zaczęłam studiować i nie potrafiłam sobie zorganizować tak skutecznie czasu, żeby jeszcze starczyło go na pisanie. Więc potem z moją kolejną powieścią, Ja Diablicą, tą, której właśnie teraz dopisała 4. część, jakby po raz kolejny debiutowałam, więc drugi raz musiałam przecierać szlaki. No i zastanawiałam się naprawdę, czy warto. Wtedy, pamiętam, wysłałam tą powieść do kilkunastu wydawnictw i dopiero ostatnie, od ostatniego dostałam jakąkolwiek informację zwrotną, więc takie rzeczy potrafią skutecznie podciąć skrzydła, ale jestem osobą, która jeżeli nie drzwiami, to wejdzie oknem i jak na coś się uprę, to będę tak długo do tego dążyć, aż mi się to w końcu uda, więc tutaj chyba niestety jeszcze moja cecha charakteru, która być może czasami nie jest zaletą, wchodzi, ma duży udział. Upór jest bardzo istotny. Myślę, że w każdym projekcie, który chcemy zrealizować. Skupię się jeszcze na chwilę na podziękowaniach, które są na końcu książki Ja Cię kocham, a Ty miał. Dziękujesz między innymi swojej redaktorce i tak sobie pomyślałam, czytając to podziękowanie, wspominasz konkretnie panią Agnieszkę Trzeszkowską-Berezę, że redaktor to jest ktoś, kto bardzo motywuje chyba właśnie do tego, by nie utknąć na etapie gromadzenia pomysłów, że to jest tak, że bardzo często mamy bardzo dużo materiału, ale jednak brakuje takiego motorka, który spowoduje, że to wszystko ruszy, więc zastanawiam się, jak ta współpraca redaktorska na linii autor-redaktor wygląda. To jest też coś dla tych, którzy być może myślą o pisaniu. Też istotna wiadomość, że człowiek nie jest osamotniony, jeżeli trafi też na ważną, dobrą osobę po drugiej stronie. Tak. Ja tutaj zdecydowanie muszę pozdrowić Agnieszkę. Bez niej to ja chyba bym w ogóle nie pisała. Jest matką chrzestną wszystkich moich powieści. I uwielbiam nasze burze mózgów, ponieważ mi się bardzo często zdarza utknąć w jakimś momencie historii i potrzebuję przegadać to z kimś, tak? Przeważnie męczę mojego męża, ale najlepsza chyba dla mnie jest jednak rozmowa z Agnieszką, z moją redaktorką, która zna mój styl pisania, poza tym wie, jak powinno się pisać książki i czasem podzielenie się z nią, nawet bez tego feedbacku, po prostu gadanie, potrafi mi wszystko poukładać w głowie, jakaś magia i mogę stwierdzić z czystym sumieniem, że ja bez mojej redaktorki, bez mojej Agnieszki to bym zginęła.
Teraz ukłon wielki w stronę wszystkich redaktorów, którzy stoją za książkami w dużej mierze, bo przecież bez tej współpracy by się nie udało. Dzień dobry do tych wszystkich, którzy teraz włączyli nasz profil na Facebooku Empikowy. Bernard Kinow cały czas do Państwa miga, tłumaczy to spotkanie na język migowy. Wielkie ukłony w jego stronę. Zresztą wiem, że Bernard ma też swój fanklub tutaj i jestem również w tym fanklubie. Kasia, muszę Cię jeszcze zapytać o tą współpracę. Zakończyłyśmy redaktorską. Jakim Ty jesteś autorem? Bo to też zawsze wygląda bardzo, bardzo różnorodnie. Czy jesteś taką osobą, która potrafi się uprzeć przy swojej wersji, mimo jakiejś sugestii z drugiej strony, że słuchaj, wiesz co, ten wątek ja bym na przykład usunęła, to obstajesz przy swoim? Czy masz na przykład tak, że musisz się przespać z jakąś sugestią 2 dni i mówisz, może, walczysz, jesteś taką fajterką o każdy akapit, bo to też są no, bardzo różne historie pisarzy. Znaczy tak, zależy z kim rozmawiam. Jeżeli z Agnieszką, to się przeważnie jej słucham. Przeważnie. I naprawdę zależy od sytuacji. To na przykład w Przyjacie kocham, a ty miał. Było kilka fragmentów, na które ja się kompletnie uparłam, że one muszą być. I tutaj pan Tomasz, który redaktował moją książkę, pewnie jak teraz przeczyta, zauważy, że nie wszystko wycięłam, co on sugerował, żeby wyciąć. Więc to zależy, naprawdę, to zależy, bo jest też w tej właśnie ostatniej powieści kilka momentów, kiedy przeczytałam, że a, to może wyciąć. Najpierw był taki bunt, że nie, nie ma mowy, ja lubię ten fragment, w ogóle tutaj jakieś, nie wiem, objawienie na mnie wstąpiło, kiedy ja to napisałam, ale po dłuższej chwili tak, może faktycznie, może to nie pasuje, więc dużo zależy. Czyli taki głos z boku jest bardzo istotny, albo się go weźmie pod uwagę, albo nie, ale jest chyba bardzo cenne to, że ktoś z zewnątrz popatrzy i trochę złoży jakąś sugestię. Tak, no, mam świadomość tego, że ja nie jestem obiektywna jako autor, tak? Ja sporo rzeczy nie widzę, ponieważ ja tą historię znam ją od podszewki, znam ją o wiele dokładniej niż ona jest opisana, tak? Ponieważ ja mam z tyłu głowy, nie wiem, to, co się działo wcześniej, ale wcale tego nie opisuję. O, tak? To jest bardzo ciekawe. Powiedziałaś na przykład o Alicji. My się dowiadujemy, że to jest dziewczyna 1,80 m wzrostu, że ma jakąś przeszłość sportową. Teraz ją spotykamy w momencie, kiedy się rozstaje z mężczyzną. A czy w twojej głowie jako pisarza, zanim ona się pojawi na kartach tej książki, też, nie wiem, znasz jej dzieciństwo, czyli coś, czego czytelnik nie dostaje wprost, ale ty wiesz, że to zbudowało jej osobowość? Tak. Ja sobie tworzę ten rysopis, tą przeszłość do większości postaci, tak, do tych istotnych postaci, ponieważ one stają się dzięki temu głębsze, prawdziwsze i przez to łatwiej mi je później opisywać, tak, wejść im do głowy. I te informacje z tej ich przeszłości właśnie tak czasem przemykają przez tą książkę. Tak właśnie jak w przypadku Ali i tej przeszłości sportowej, tak, to jest dosłownie chyba wspomniane tylko i wyłącznie w jednym miejscu, a to było pół jej życia. To powiedz mi jeszcze teraz pytanie konkretne od naszych widzów. No wiadomo, że darzysz dużą sympatią Lorda, bo to się da wyczuć i Alicję Nawrocką. No ale pada pytanie od jednego z naszych widzów. Który bohater książki najbardziej panią denerwował? Czyli był taki bohater irytujący, gdzie przyjemność, taką no może perwersyjną wręcz przyjemność, sprawiało ci to, żeby jednak to jego życie komplikować. A tam sporo komplikacji jest. No powiem tak, najbardziej mnie irytował Konrad i być może to dlatego już w epilogu umiera, w prologu. To chyba mogę zdradzić, bo to prolog. Tak, to mam nadzieję, że tego nikt nie uzna, słuchaj, za spoiler. Mam przynajmniej taką nadzieję, że zostanie nam to wybaczone. To jeszcze kolejny fragment z twojej książki, który myślę, że trafi do wszystkich kociarzy. Kupiła mi drapak, bo miała nadzieję, że będę z niego korzystał. Było to naprawdę miłe z jej strony, ale nie wiem, po co wydawała pieniądze, skoro od dawna usiłowałem ją przekonać, że w zupełności wystarcza mi nasza kanapa i tapicerowane krzesła. Mogła zamiast tego kupić mi karton jakichś pysznych pasztetów, najlepiej o smaku rybnym. No to czy to też są historie wydobyte z twojej codzienności, czyli mówiąc wprost, ile zniszczeń mają na swoim koncie Miszka i Sushi? Oj, bardzo dużo zniszczeń. I tak, to jest historia prawdziwa. O ile Miszka jeszcze wie, do czego służy drapak i naprawdę czasem na nim zawiśnie, o tyle kocur Sushi
uważa to tylko za element wystroju i krajobrazu naszego mieszkania, a dla niego wszystkie fotele, krzesła właśnie tapicerowane to idealny sposób, żeby naostrzyć sobie pazurki. A nie wiem, dywany, dywanik łazienkowy, tak? Wszystko, co na jego drodze, to wróg. Słuchaj, kątem oka widzę, jak Bernard Kinow fantastycznie teraz miga i pokazuje to ostrzenie pazurków. Faktycznie bardzo kocie ruchy teraz wykonuje. To muszę cię jeszcze zapytać o jeden fragment powieści. Kot jako korepetytor pewności siebie, tak sobie tutaj zanotowałam bardzo hasłowo. Tutaj kot Lord, jesteśmy w takim momencie opowieści, kiedy jest dumny z zachowania swojej Ali, czyli dziewczyny, która zazwyczaj jest taka no, mocno wycofana, subtelna, delikatna, ale w końcu odważyła się wypowiedzieć się mocno, w sposób zdecydowany swoje zdanie. I kot Lord mówi coś takiego. Chociaż raz zachowała się jak kot, a nie spłoszona myszka i zajęła przestrzeń, na której powinna się zmieścić nie tylko jej ciało, ale także ego. Byłem z niej dumny. No więc jaka jest Katarzyna w takim razie jako pisarka? Czy bardziej jest taka spłoszona swoim sukcesem literackim? Czy jednak jesteś już, Kasiu, na takim etapie, kiedy znasz swoją wartość, wchodzisz i po prostu wiesz, że jesteś pewna tego, co piszesz? Czy cały czas masz w sobie jeszcze jakiś taki rodzaj niepewności po kilkunastu książkach? Myślę, że jestem pomiędzy. Do całkowitej pewności jeszcze mi trochę brakuje i naprawdę ja bym chciała być taka jak kot Lord. A to spłoszoną myszką też już nie jestem. Na szczęście mi to przeszło. Ale tak, myślę, że jestem na razie w połowie drogi. I to tak dobrze by było jednak być tym kotem Lordem. Jednak chyba trzeba mieć trochę krytycyzmu wobec siebie. To powiedz trochę o tych takich swoich ukochanych kocich cechach. Jeszcze od razu mi się przypomniała szuflada z twojej książki, szuflada z rajstopami, gdzie te koty uwielbiają przebywać. Wiadomo, czym się kończy połączenie rajstopy i kocie pazury, ale powiedz o tych najbardziej takich ciepłych momentach, kiedy myślisz o kotach, no bo ta książka jest w niej dużo ironii, autoironii też momentami, ale jest bardzo dużo też uśmiechu i takiej wdzięczności, myślę, za tą kocią obecność w naszym życiu. Nie ma chyba tutaj nic do ukrycia w tej kwestii. To z takich miłych rzeczy. Nasza kotka Miszka śpi z nami w łóżku. Odkąd była małym kociakiem, wtula się w rękę, w szyję, w ramię. Niestety woli męża ode mnie. I ja się śmieję, że to ona jest pierwszą żoną, ja jestem tą drugą żoną. Ja dzisiaj, jak zobaczyłam swojego męża z psem tutaj na ramieniu, to stwierdziłam, że tak wygląda detronizacja bardzo szybko w ciągu jednego miesiąca. Dokładnie, dokładnie tak jest. Będzie tylko gorzej, słuchaj. Więc to jest bardzo miłe, tak, że ona przychodzi się przytulić. Misza to w ogóle ma taki psi charakter trochę, bo to jest kot, który cię wita w drzwiach, który biegnie za tobą z pomieszczenia do pomieszczenia, bo ona nie lubi siedzieć sama, ona musi być tam, gdzie człowiek. No i to jest bardzo miłe, tak? To, że nie wraca się do pustego domu, tylko wraca się do kogoś. No i naprawdę widać, że te koty nas lubią i kochają. To działa w dwie strony. Faktycznie przekazujemy sobie masę dobrej energii. Pytanie kolejne od widzów tutaj przeglądam. Jest między innymi pytanie o to, Kasiu, częściowo odpowiedziałaś, ale być może oprócz kontynuacji serii anielsko-diabelskiej będzie też coś jeszcze, bo pytanie brzmi tak, w jakim gatunku będzie pani następna książka? Po tej poja ocalonej, co będzie dalej? Ty już to wiesz, bo powiedziałaś, że wiesz, 30 lat do przodu planujesz, więc sprawdzamy. Znaczy, mam na komputerze taki olbrzymi folder z pomysłami, które kolekcjonuję, tylko nie wiem jeszcze do końca, jakie ustawię. Chciałabym spróbować napisać coś dla dzieci, ale dla takich starszych, takich 9-12-latków, jakąś historię z dreszczykiem, być może słowiańską, ale to na razie też jeszcze czeka w kolejce. Na pewno kontynuację thrillerów medycznych, obsesji i paranoi. W swojej kolejce czeka już Mania. Pomysł jest, też już przegadany z Agnieszką. Zastanawiam się, czy jeszcze czegoś nie napisać z kwiatu paproci, ale chyba nie byłaby to bezpośrednia kontynuacja Jagi, która też już jakby została dopisana. Co jeszcze? A, tak, mój ostatni pomysł, tylko odsunął się niestety znowu. To horror, powieść grozy. O proszę, były teraz bardzo ciekawy debiut też polski, jeżeli chodzi o horror, a teraz widzę, że ty wchodzisz w taką konwencję, oczywiście w tej działce literackiej.
Znaczy, już kiedyś próbowałam Tak, tak. powieść Druga Szansa, która też była powieścią grozy, Grozy. ale to było wiele, wiele lat temu. Teraz chciałam napisać o nawiedzonym domu, To było 7 lat temu Druga zbudowanym. Szansa, prawda? Aż 7. To już było 7 lat temu, 2013 rok, no jakby nie liczyć. Ojej, ona rzeczywiście. O, nie przypominaj, że tak dawno. No, pstryk. Przed chwilą, tak. No i ta nowa powieść Grozy by była o nawiedzonym domu, ale nowym, wybudowanym na Białołęce w Warszawie. I byłby to taki dom nowoczesny, w którym wszystko działa za pomocą komórki, smartfona. Chciałam tam jeszcze wpleść trochę historii takich żydowskich i żydowskiej mitologii. Materiał już zebrałam i miałam, szczerze mówiąc, to teraz pisać, ale powstał Kotlord. I Lord zepchnął tamten pomysł na dalszy plan. Więc to wszystko jest też u mnie, te plany książkowe są takie trochę płynne, tak? W zależności od tego, który pomysł w danej chwili się wysunie na prowadzenie. Wspominałyśmy poprzednie książki, wspominałaś między innymi o tym cyklu anielsko-diabelskim, o drugiej szansie, o obsesji i paranoi. I zastanawiam się, czy dzisiaj masz takie momenty, że wracasz na przykład do tego, co napisałaś te 7 czy 8 lat temu. No bo faktycznie człowiek może czytać i opowieść sprzed lat, ale też bardzo mocno może czytać siebie, bo ewidentnie widzimy, jakie rzeczy nas poruszały, jaki był styl naszego pisania. Więc z jednej strony emocjonalnie, a z drugiej też czysto warsztatowo. Zdarzają ci się takie eksperymenty, kiedy wracasz do tego, co było na przykład 7 lat temu. Bardzo rzadko, ponieważ ja nie cierpię czytać swoich książek, ale aktualnie czytam Jadwiablica, żeby Wiea Ocalonej, żeby wszystkie niuanse wyciągnąć jeszcze raz z tych książek, no bo nie oszukujmy się, sporo zapomniałam, a Jadwiablica powstała 10 lat temu. Brzmi To jeszcze prawda, gorzej. sprawdzam, tak. 2010 rok. Tak, 10 lat temu, więc sporo zapomniałam. I na początku to jeszcze mężowi mówiłam, dosłownie wczoraj. Czytam, czytam, czytam i tak: Janek, słuchaj, to nie jest takie złe. Ja chyba wtedy pisałam lepiej niż teraz. A dzisiaj z kolei było w drugą stronę, że Janek, ile to jest powtórzeń? Jednak teraz piszę lepiej. Więc ja nie cierpię czytać swoich książek, naprawdę. Nie, okropne. Wywołałaś imię Janek, czyli oczywiście mówisz o swoim mężu, i zastanawiam się, czy w takim razie pan Jan, bo dla mnie jest panem Janem, jest pierwszym recenzentem. Czy u was jest tak, że pokazujesz fragmenty, czy pokazujesz już całość, bo to też różnie w domach pisarzy funkcjonuje. Są tacy, którzy chowają książkę w zasadzie do momentu, aż będzie skończona całość i nie znoszą pokazywania fragmentów, a są tacy, którzy potrafią czytać na głos, sprawdzać sobie rytm, a przy okazji jest ten człowiek, który słucha i jest takim pierwszym uchem. To ja jestem tym pierwszym pisarzem. Nienawidzę pokazywać fragmentów, ponieważ ja często jeszcze się cofam w tekście, wracam i jak skończę pisać książkę, to lubię sama ją przeczytać najpierw od początku, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno jest tak, jak ja chciałam i czy czegoś nie trzeba dopisać, zamienić, więc nie cierpię czytać fragmentów. Ale tak, Janek jest osobą, która przeważnie jako pierwsza czyta. Chociaż tutaj o tą palmę pierwszeństwa bije się z moją mamą. Bo moja mama od wielu, wielu lat zawsze jest tą pierwszą recenzentką. Więc teraz w zasadzie czytają chyba w tym samym momencie. Teraz, Kasiu, jesteś na urlopie macierzyńskim, ale wrócę też do tego momentu gabinetu lekarskiego i ciebie w roli lekarza rodzinnego. Jak często się zdarza, że ludzie przychodzą na wizytę, a większość czasu zostaje zdominowana nie na temat rozmowy, na temat dolegliwości, ewentualnej choroby, tylko na temat tego pani Kasiu, bo ja dzisiaj też z książką, po receptę to jedna sprawa, ale po drugą jestem z książką i dopytują o losy bohaterów, pytają cię o warsztat. Jak wygląda ta codzienność przychodni? To nie, nie, nie. Ja pracuję incognito, ponieważ książki wydaję pod nazwiskiem panieńskim, czyli Miszczuk, a w przychodni pracuję pod nazwiskiem, które mam po mężu, No ale wiesz, więc. twarz ci wierni fani na pewno rozpoznają. Mam jedną fankę wśród swoich pacjentów. Pozdrawiam serdecznie. A tak to nie. O dziwo, jestem incognito. Też w pracy wygląda się inaczej, tak? Ja siedzę w okularach, w fartuchu, włosy mam często związane. Charakteryzacja specjalna, zaraz mi powiesz jeszcze. Będzie tak, wiesz, jak kryminalna zagadka do rozwiązania. No nie wiem, jeszcze nie zostałam rozpoznana. Jednak łudzę się, że pisarze nie są aż takimi osobami rozpoznawalnymi. No, ja chyba nie chciałabym być. Nie wiem, Kasiu, czy cię zmartwię, ale po tej transmisji to się może zmienić, słuchaj. Właśnie dlatego ta premiera jest przerażająca.
ale zobaczysz, to jest takie przerażenie, z którego tylko samo dobro potem wypływa. Pytanie jeszcze od pani Natalii, dotyczące książki Ja cię kocham, a ty miał. Czy masz ulubioną scenę z książki? Czyli taką, przy której sama lubisz po prostu do niej wracać i wyświetla ci się jako konkretny obraz? Która jest moja ulubiona? Chyba ta, w której lord rozlewa wodę. Po prostu ta historia jest z akwarelami. Kwintesencja moich kotów. Tak, tak. To jest kwintesencja, zwłaszcza Sushiego, który nieraz coś rozlał, siadając za blisko. Bo o ile koty, mam wrażenie, w większości są naprawdę świadome swojego ciała, to mój kocur jest tak niezgrabny, jak to tylko jest możliwe. Kwiat paproci, jeszcze tutaj pada pytanie. Może o pierwszej żonie Mieszka? Ta postać jest intrygująca. Słuchaj, mieszają się cały czas tutaj wszystkie twoje opowieści w tej naszej rozmowie, ale nie dziwię się, bo książek stworzyłaś sporo, więc jeszcze pytanie o tą żonę Mieszka. Postać intrygująca, czyli czy będzie jakieś rozwinięcie, krótko mówiąc? O te. I to właśnie o tej historii mówiłam, kiedy powiedziałam, że może jeszcze coś powstanie z uniwersum Kwiatu Paproci i niekoniecznie będzie kontynuacją Jagi. Korci mnie opisać jej przygody, z tym, że byłaby to już w większości powieść historyczna. W związku z tym muszę się do tego bardziej przygotować. Ale tak, jeżeli coś powstanie, to na pewno będzie to o te. To muszę jeszcze cię zapytać o to, czy masz teraz, podczas tego urlopu macierzyńskiego, które już ujęłyśmy na samym początku tej rozmowy, bo olbrzymi nawias, czas na czytanie, czyli zawsze pytam naszych pisarzy, którzy pojawiają się podczas premier empikowych, o te książki, które sami mogą polecić, które sprawiły im podczas lektury przyjemność. Mogą być też seriale, chociaż tak sobie myślę, że już naprawdę tutaj jest jakiś rodzaj abstrakcji, kiedy pytam młodą mamę o to, czy ma czas na seriale, bo wiem, że to czasami po 5 minutach można zasnąć, jeżeli już się uda zasiąść przed telewizorem lub przed komputerem. To powiem szczerze, że ja mniej tego czasu mam na czytanie niż na oglądanie, bo czytać nie lubię wieczorem, raczej wolę w dzień, a wieczorem jakoś tak się utarło, to żeby usiąść przed telewizorem, jeszcze coś szybko obejrzeć i dopiero iść spać, tak jakoś u nas w domu. Więc z serialami jestem w miarę na bieżąco, z czytaniem trochę gorzej, ale ostatnio czytałam na przykład Metro 2033. Leżało już u mnie na półce chyba z 4 lata, aż wstyd, że dopiero teraz się zabrałam. Bardzo w temacie, bo idealnie skończyłam tą książkę zanim nastała pandemia, więc koniec świata. I tam, i tu. Więc mogę polecić, bo naprawdę ja się świetnie bawiłam. Była to powieść z mojej półki wstydu tak zwanej, czyli książek, które już leżą nie wiadomo od kiedy. Ale zamiast zabrać się za kolejne książki z tej półki, to dokupiłam właśnie tą drugi i trzeci tego metra. A z seriali, co ostatnio oglądałam, Kingdom na Netflixie, Cesarskie Chiny i Zombie. No proszę, to już widzę, jak wielokierunkowo można działać na wyobraźnię, więc już mnie nic nie dziwi, że tych gatunków masz tyle i takie fantastycznie eksplorujesz. Ostatnie pytanie od widzów na dzisiaj, bo zbliża nam się godzina 18, a u ciebie jest też ten moment, kiedy kaszka się chyba pojawia w tym momencie na stole, bo twój rytm dnia wygląda trochę inaczej. Więc pytanie od pani Natalii. Tak, nawet 18:02 tutaj przekłamanie mam, ale to na komputerze. Widzę, że trochę mamy, teraz żyję jeszcze w niedoczasie w takim razie. Pytanie o to, momencik, bo aż mi uciekło, słuchaj, zaraz wracam do tego. Pytanie. A, czy łatwiej kogoś rozśmieszyć, czy przestraszyć? No bo ta konwencja z jednej strony danie oddechu i ten pomysł na to, żeby dać oddech czytelnikowi jest fantastyczny, ale myślę, że to jest podwójne wyzwanie dla pisarza. Mam rację, czy nie? Mi osobiście łatwiej jest rozśmieszyć niż przestraszyć. Być może dlatego, że w książce, w powieści łatwiej jest opisać humor, tak? Czy to sytuacyjny, czy w dialogu, a to przestraszenie według mnie jest łatwiejsze u widzów, tak? Jeżeli chodzi o telewizję, o serial. Tam jest łatwiej przestraszyć dźwiękiem, światłem. W książce jest to trudniejsze. To całe zbudowanie atmosfery. Kasia, to na koniec podaję swoje deadline'y, bo pomysłów padło dużo, ale która książka przez ten taki nacisk i presję wydawcy ma szansę najszybciej powędrować w ręce czytelników? Ja Ocalona. Powinna się ukazać w październiku.
Bardzo się Miejmy nadzieję. cieszę za te informacje. Trzymam mocno kciuki. Wysyłamy ci tutaj moc dobrej energii. Ucałuj pana Jana i małego człowieka, czyli Piotra, i wyściskaj koty od nas. Ja cię kocham, a ty miał. Dzisiaj w centrum zainteresowania była nowa książka Katarzyny Bereniki Miszczuk, wydana przez wydawnictwo WAB. Bardzo dziękujemy, żegnamy się z Empiku i zapraszamy na... O, i książkę tutaj możecie zobaczyć, kota w kapeluszu. I zapraszamy na kolejne premiery online. Do zobaczenia. Do zobaczenia.